Warsztat WMD Piaseczno wita ponownie. No, widzimy otwartą tutaj klapę, a w zasadzie drzwi od przedziału chłodnic od przodu, więc jesteście pewnie ciekawi, co tu jest robione. Otóż, jak widać, tam powinien siedzieć sobie silnik napędzający wentylator, silnik hydrostatyczny, ale sobie nie siedzi, bo został zdjęty, ponieważ zaczęła się lać z niego konkretnie oliwa. No także tak to tutaj wygląda. Zdjęcie tego było straszne. O, właśnie zdjęty silnik, zdjęty wiatrak. Jeszcze później pokażę, jak to wygląda na górze. Teraz może sobie przejdziemy na stół warsztatowy. O, tutaj leży sobie silnik hydrostatyczny napędzający wentylator razem z przewodami, bo inaczej się tego nie dało zdjąć. Na powiększeniu widać zużyty Zimmering puszczający po prostu olej. I wszystko jest upaprane w tym oleju, no już trochę mniej, bo zostało wymyte, ale nie tragedia. No i jeszcze przy okazji wyszło, nie wiem, czy to dźwięk odda. O! Słyszycie szumienie? Otóż też skończyły się łożyska, znaczy w zasadzie się kończą. Także myślę, że nawet w porę zareagowaliśmy. Czy na pewno nawet. A tutaj leży przygotowany na montaż, fabrycznie nowy. O! I praca jego jest, oprócz tego tam szeleszczenia torebki, praktycznie bezgłośna. Taka ciekawostka, ten silnik jest jednocześnie pompą, znaczy może być albo silnikiem, albo pompą. Teraz przejdziemy, nie wiem, czy tam jest otwarte, ale może jest. Przejdziemy w miejsce, gdzie jest zamontowana ta pompa. O właśnie, tu jest napęd pompy wentylatora, z której to przewodami przez regulator olej pod ciśnieniem jest włączony do silnika. Oczywiście przez regulator i jeszcze do żaluzji też. Do siłowników hydraulicznych żaluzji też jest ten olej dostarczany. O, tutaj trochę widać, no to napinacz, te sprawy. Zobaczymy, czy się uda. Nie dostać w łeb klap drzwiami. O. A tutaj sobie siedzi właśnie ten silnik lub pompa. Zależy, gdzie się go zamontuje. No, idą sobie też przewody. Pyk, 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 pyk. Trochę ciemno, no jakość spada. Te żółte. Te na żółto. Później wgiętkie na ten, sączu pomalowali na szaro, ale generalnie pyk, pyk, pyk. O, tu jest cała ta magistrala. Ten piękny wężyk to jest wężyk technologiczny. I o, tam przy termostacie, w zasadzie przy, jest cały ten regulator. Jeszcze z drugiej strony może pokażę. Regulator współpracujący z termostatem. O kurczę, chyba temperatura osiągnie odpowiednią wartość. To olej idzie do silnika i do siłowników żaluzji otwiera. No a tutaj widzimy zbiornik oleju. Hydrostatycznego. O. A teraz spróbuję wejść na górę, tylko na razie przystopuję. Ciężko się wchodzi. Jedną ręką trzymając telefon, a drugą siebie. Witam ponownie. Tutaj widzimy śmigło wentylatora. Pod śmigłem kratka. Kratka jest nieoryginalna. Chyba w Sączu dorabiana, albo tutaj kiedyś przez kolejarzy, bo coś się musiało wydarzyć. No widzimy
miejsce, w, no jak to, jakby to nazwać, czy człowiek taki ten, no miejsce mocowania silnika wentylatora od góry jest montowane. Tutaj te łopaty to jest kierownica jakby, jak się nie spierdzielę z tego. Mam nadzieję, że telefon mi tam nie wpadnie. O, teraz kurczę. Teraz kurczę, był ten. Teraz taki niecodzienny widok chłodnic od wnętrza, od tunelu wentylatora. Mam nadzieję, że mój telefon nie wpadnie tam, bo inaczej będzie kiepsko. No, widzimy jedna z sekcji chłodnicy zalana oliwką. Tam w miarę czyste. I tak to wygląda. Trzeba będzie to wszystko umyć, po tym upanierowane. No, także tak to wygląda. Niestety suwnicy nie mamy. Wszystko zostało zrobione ręcznie. O, tutaj jeszcze od góry widać, jak jest mocowane ta śruba. W środku to jest kawałek napinacza, tam innego, ale posłużyła jako śruba pociągowa do zdjęcia tego śmigła, tego wirnika całego. Co ciekawe, ta płytka, z którą jest kręcona ta śruba M16 i te dwie mniejsze, służy jako płytka mocująca i jednocześnie jako ściągacz. Także w zestawie od razu mamy ściągacz, nie musimy dorabiać. No, wydech, dalej LED2, drezynka. No, także jak na razie to dziękuję i do następnego.